Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Kultury na Weekend. Jest piękna wiosna, wszystko budzi się do życia. Wracamy do Was z naszym cyklem, w którym polecamy wydarzenia kulturalne. Mówimy o tym też, co się u nas dzieje od strony tej kulturalnej właśnie. I dzisiaj taki krótki filmik z małym podsumowaniem tego, co działo się właśnie u nas. W grudniu prezentowaliśmy Wam filmiki Jaśminy Wójcik. Były to wideo przewodniki, w których sama autorka cyklu proponowała zabawy aktywizujące dla dzieci w oparciu o książki osób, które na co dzień zajmowały się lub zajmują edukacją przez działania artystyczne z dziećmi. Wspominała o takich pedagogach jak Janusz Korczak, Maria Montessori i ten cały cykl spotkał się z bardzo takim pozytywnym przyjęciem. Bardzo dużo osób go obejrzało, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to jest to, że ruszamy właśnie z teatrzykami online, które będą się pojawiały na naszej stronie Biblioteka na Redutowej, na Facebooku. Będą zakładane oddzielne wydarzenia, więc prosimy o to, żeby śledzić nasz fanpage i klikać chęć udziału w takim spektaklu. Te spektakle myślę, że będą się pojawiały około raz w miesiącu. Ostatni spektakl odbył się w miniony czwartek, 25 lutego. Był to Teatr Piasku. O kolejnych będziemy Was informować na bieżąco. W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży numer 36 będą pojawiały się również plakaty, które o tym będą Was informowały. I takie informacje również znajdą się na głównej stronie Bibliotek Wolskich. Także zachęcamy do tego, żeby na bieżąco odwiedzać naszą przestrzeń biblioteczną również online. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, być może będzie to pomocne dla rodziców. Zachęcam do odwiedzania strony Kultura w sieci. Jest to taka podstrona na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której znajduje się właśnie baza instytucji kulturalnych. Są to muzea, przeróżnego rodzaju instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje, które proponują w tym okresie właśnie pandemicznym przeróżne działania, na przykład odwiedziny w muzeum online, co jest, myślę, bardzo ciekawą rzeczą dla naszych młodszych czytelników i dla Państwa dzieci. Serdecznie do tego zachęcamy, żeby w tą przestrzeń online, mimo że ona już nas tak, myślę, całkowicie dotyczy w związku z właśnie koronawirusem, żeby jednak ją na bieżąco sobie eksplorować i znajdować takie miejsca, które być może są perełkami, z których warto korzystać, gdzie fachowcy mówią o ważnych dla dzieci, ważnych dla rodziców rzeczach. Oczywiście niezmiennie zachęcamy i zapraszamy do naszej biblioteki, która jest otwarta oczywiście w reżimie sanitarnym, ale wypożyczamy książki i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, wiosennie i życzę wszystkiego dobrego na ten tydzień, na weekend. I trzymajmy się wszyscy zdrowo. Pozdrawiam serdecznie z Biblioteki na Redutowej. Do zobaczenia.